Szanowni goście, drodzy studenci. Dzisiejsza uroczysta inauguracja roku akademickiego przebiega w wyjątkowych okolicznościach wynikających z konieczności zachowania reżimów sanitarnych. Dzięki łączom internetowym mogą w niej uczestniczyć goście i studenci. Rozpoczynamy inaugurację roku akademickiego 2020-2021. Drodzy studenci, szanowni państwo, to już po raz 21 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki inauguruje swój rok akademicki. Proszę państwa, wybitny jeden gość, który postanowił w tym dniu dzisiejszym być z nami. To jest fantastyczny pomysł, który opracowywaliśmy przez ubiegły rok, który się jeszcze w dalszym ciągu szlifuje. Polega na tym, żeby łączyć studentów informatyki, programowania w obszarze gamingu ze studentami Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, szczególnie ze studentami Wydziału Grafiki i Pracowni Filmu Animowanego, którą kieruję. Chciałbym serdecznie powitać wszystkich oglądających, a w szczególności studentów pierwszego roku. W tym semestrze, mimo jego formy, Samorząd Studencki razem z Biurem Karier zorganizuje wiele ciekawych wydarzeń, na które serdecznie zapraszam. Witam Was na uczelni w imieniu działu IT. Wiemy, że nauka zdalna może sprawić Wam nieco trudności, dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby Wam pomóc. Jeśli macie jakiekolwiek problemy techniczne, z logowaniem czy z narzędziami, zgłoście się do nas. Na pewno uzyskacie wsparcie. Trzymajcie się, powodzenia. Drodzy studenci pierwszego roku, jeśli koledzy z innych uczelni straszyli Was dziekanatem, to wiedzcie, że na WSEI jest inaczej. Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, który wygłosi dr Przemysław Stach. Pamiętajcie, że w ciągu roku akademickiego jesteśmy do Waszej dyspozycji i zawsze możecie na nas liczyć. Życzę wszystkim pracownikom i studentom, aby rozpoczynający się nowy rok w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki przyniósł wszystkim zadowolenie, radość, aby spełnił Wasze oczekiwania i marzenia. Pozdrawiam całą społeczność akademicką w SEI. Dziękuję za uwagę.